Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, to ja MC, a oto przed wami kolejny poziom w grze Sirius Up 4. I panie i panowie, następny poziom nazywa się Voitui de Salutant. I w poprzednim poziomie przedzieraliśmy się przez hordy przeciwników z Zodnikazem i teraz wybieramy się do ruin. Rozstaliśmy się z Zodnikazem i wybieramy się do ruin. Mamy 50,5 miliona punktów prawie i rozdział 6 nas czeka. Mamy, jak widzicie, w prawym górnym mamy licznik FPS-ów, ponieważ poza odcinkami grałem sobie na cheatach i sprawdzałem poziomy ogólnie, co i jak to wygląda, jak to w ogóle wszystko się włącza. Jak się włączy ten cheat, to w miejscu pauzy kieje się F3, to tam można właśnie włączyć licznik FPS-ów, także mam nadzieję, że to nie wpłynie na moją rozgrywkę i będzie wszystko ok. I że są wyłączone, to jest tylko licznik FPS-ów, tak żebym miał pogląd, jak wszystko działa, jak cała gra działa i żebyście wy mieli pogląd na to, jak mój komputer sobie z tą grą radzi. Także bez przedłużania zacznijmy kolejny poziom. Okej, jesteśmy w grze, panie i panowie. I tutaj, jak pamiętacie, skończyliśmy dokładnie w tym miejscu, chyba po drugiej stronie? Nie wiem, ale po drugiej stronie jest poziom, który był wcześniej, czyli kości zostały rzucone. Czy my tu coś dookoła mamy? Jak widzicie, już mi 6 FPS-ów spadło. Niesamowite. No dobra, musimy iść w tę stronę. Czy możemy tutaj się gdzieś rozejrzeć? Drzwi są zamknięte, ale... Czy można je otworzyć? Raczej nie, bo tu nie ma zamka. Okej. Kolejny poziom, panie i panowie. Nie wiem, czy zbliżamy się do końca gry, czy nie. O, znowu ty. Znowu ty. A to jest bardzo niefajna broń dla ciebie, którą mam aktualnie wyposażoną. Czy ja mogę to po prostu omijać? Nie muszę to zestrzeliwać. Chyba mogę to po prostu omijać, więc spoko. Chociaż to leci za mną też, więc muszę się pilnować. Okej, co tu mam? Granatnik mam, o panie. Jak to szybko leci? Dostał? Dostał? Dobra, padł, okej. Nic chyba nie trafiło. Dobra. O, nie spodziewałem się tych przeciwników, czyli może być ich więcej na tym poziomie. Bardzo mi to niepokoi. Ale miejmy nadzieję, że będzie okej. Pierwszy odcinek Siriusa mam w ogóle na tym kanale dobił... Muszę już praktycznie powiedzieć, że dobił ponad 100 wyświetleń. Także dziękuję bardzo za... odzew serii, mam nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej, że będzie więcej osób, które będę mógł cieszyć moją osobą i moją rozgrywką i moim komentarzem i że będzie was coraz więcej na kanale i będę mógł robić lepsze rzeczy z większą widownią. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Alright. Tu już 11 FPS-ów spadło, okej, więc cały czas o FPS-y gadał, tak nie może być. Próbujemy. Co my tu mamy? Czy to jest znowu ten typ? Bo ja chyba coś znowu słyszałem takiego. A wy? Taki dźwięk, taki dziwny, taki jakby mokry. Tam coś może być. Nie podoba mi się to. Jak tu w ogóle przejść? Tędy, ojej, okej. Okay. O, są bez głowi. Zajmę sobie ich tak po prostu. Okej, okay, znowu wy. Raczej ty. I czy to wyleci to za mną? Nie, i dobrze. Dwa granaty i to pada, więc spoko. Granatik to jest bardzo przydatna rzecz. Nie wiem, czy komunikowanie w ten sposób jest ok, ale jeżeli mamy granaty, to mógł ich nie używać. Możemy tu wejść? Nie możemy tutaj wejść. Czy w ogóle w środku jest? Nie, nie wymodelowany pokój. Bądź, nie wiem, hangar, cokolwiek. No dobrze, panie, dobrze, idziemy dalej. Tu mamy rzeczy, a tu musimy iść dalej, ok. Idziemy sobie tu na przykład. To była fajna pułapka, to na przykład tutaj był klisty czy coś. To była bardzo fajna pułapka. Ale okej, oczywiście jak grę całą skończę na YouTubie, będę, nie wiem czy nagrywał, ale na pewno sobie sprawdzę wszystkie sekrety na każdym poziomie. Mi się wydaje, że to będzie naprawdę fajne. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ogólnie odcinek z sekretów, ogólnie moje przemyślenia na temat tej gry, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie mi znać. Będę wiedział, że takie coś w przyszłości chcecie, a ja, jak ta seria się skończy, na pewno o tym porozmawiam. I tak samo mówiłem w poprzednich odcinkach, że chciałbym tą grę porównać do gier starych, jak to się ma, bo to jest prequel, pamiętacie, to jest prequel do trójki. Więc to, co się dzieje w tej grze, musi się przekładać na kolejne gry, więc jest tu o czym gadać na pewno. Gdzie? O, są nasi zabawiacy. A! Dostałem jeszcze, jak grałem sobie, powtarzałem poziomy, bo chciałem każdy poziom ukończyć w danym czasie. Bo jest chyba osiągnięcie na to. Dlatego sobie je powtarzam, pomału. Nawet poziom, który nam zajął godzinę, też powtórzyłem. I dostałem osiągnięcie, sytuacja jest clearowna.
oczywiście związane z klejami, gdzie mieliśmy... Oh shit! Big Daddy Arknoid. Gdzie mieliśmy... pokonać klej z bliska. Właśnie podczas skoku. 50 razy. No, trzeba uważać, bo ten Arknoid tam dalej jest. Chodź, fajna szkoda dla nas. Was pozajmuję normalnie, bo mi szkoda amunicji w sumie na karabinie. Nie jesteście aż tak ciężki, żebym używał karabinę na was. To satysfakcja, ale nie. I oczywiście na czytach, o których mówiłem, nie dawałem sobie żadnych doń, nie dawałem sobie nic z tego typu, więc nie musicie się martwić, nie wiem nic, czego bym nie wiedział wcześniej. Żebyśmy byli... sytuacja była klarowna, no nie? Oh fuck, gnum! Okej, tego się nie spodziewałem. Macie. Dzieci. Bawcie się dobrze. Co to był za strzał? No, powiedzmy, że okej. Padniesz? Padnij! Jest, dobrze. I Big Daddy Arknoid. Spróbujmy go zestrzelić ze snajperki w głowę. Czy się uda? Udało się. Dwa strzały i pada. Okej, snajperka jest bardzo mocna w takim razie. Naprawdę mocna. No dobrze. No było ciekawe teraz, że tu się Kunum pojawił, to ja byłem w ogóle w szoku. Tu jest zdrowie. Nie wiem, to się liczy jako sekret, nie wyskakuje mi sekret, ale widziałem w... Update był, dwa update już były do tej gry, które jeden update ostatni mówił, że coś tam osiągnięciami była lipa, więc trzeba się temu przyjrzeć. Dun, 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 dun. Tu są rakiety jeszcze, rakiety nam się jak najbardziej przydadzą. Tędy mogliśmy przejść wszędzie. Są drzwi, nie widziałem kluczy, więc tamte drzwi pewnie były do zablokowania na amen. Nie będziemy ich ruszać. Zrobię maksymalne amunicje, rakiety, pięknie. No mogliśmy iść wieloma ścieżkami, to jest bardzo fajne, że jest wybór, no nie? Bardzo fajna sprawa. Halo, co dalej nas czeka na tym poziomie? I co znajdziemy? Raczej do Koloseum, taką idziemy do Rzymu, bo że nawet jesteśmy w Rzymie. Więc spoko, nie nas tu nie przywita? Tak, mi się też wydaje, że są sekcje, w których jest dużo przeciwników, nie? Jest po prostu wszystko enemy heavy. Ale są też sekcje, w których po prostu przeciwników nie ma, a moim zdaniem powinny być, bo w starych Simsach nawet się nie zrobiło kroku, już była kolejna walka. Takie ja mam przynajmniej wspomnienia. Czy musimy tu iść w ogóle? Czy tu jest jakaś taka po prostu alternatywna ścieżka slash droga? Mamy zdrowie jakieś chyba schowane. Tą genaty. Nie, to nie wygląda, by tu było cokolwiek. Oprócz pancerza na przykład. Nie wiem, czy ja nie robię też kółek jak przypadkowo. Tu jest pancerz, który powinien być schowany, ale nie, jest okej. Okay. Tu jest pancerz, no muszę iść na pewno tam w prawo. Ale tutaj też mam rzeczy, które można pozwiedzać. To jest ciekawe, właśnie. Fajnie, że to jest taka otwarta przestrzeń. Że tu, o, chodź, tutaj może coś znajdzie, znalazłem klucze. No dokładnie. Oh boy! A teraz w ogóle mam... Aha, czyli miałem pewnie tam podejść, zobaczyć, że kluczy nie ma i przejść tutaj. Zrobiłem to najpierw! What can I say? Okej, guys, stop. Klej jeszcze słyszę, więc lepiej się stąd ewakuuję. Boże święty, okej, bo zaczyna mnie oganiać, Nie chodzi o lagi, tylko po prostu zaczyna mnie oganiać. Nie wiem, czy też ustawienia graficzne nie zmieniły, bo gra mi chodzi gorzej niż chodziła mi wcześniej, ale może to poziom. Bo już dowiedzieliśmy tego, że niektóre poziomy działają lepiej, niektóre poziomy działają gorzej, więc... Sami wiecie, jak to jest. No wybuchaj te granacie, dobrze. Nie wiem, że mam kasetówki. Aha! To mnie szybko zabili. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, nie patrzyłem w ogóle na życie, myślałem, że myślę go dużo. Okazało się, że nie. Więc okej. Okay. Nie wiem, od czego dostałem taki damage, ale dostałem. Nie fajne. Zdychaj. O Jezu, gdzie ja wpadłem? Wyjdź mnie stąd. Chyba jeden padł. Całe szczęście. Nie wiem, gdzie jest drugi, pewnie powietrzu. Nie, tutaj chodzę. Okej. Okay. Chodź tu. Złaś. Chcę cię zabić. Dobra, załatwiony. W jaki sposób ja umarłem? Od czego dostałem taki damage? I will never know. To mi się zdaje. Życia nie potrzebujemy, to jest pancerz jeszcze, który sobie po prostu tak leży. Także okej, okay, wyprzedziliśmy trochę grę w wymyśleniu, co jest ciekawe, na pewno. Jedziemy teraz dalej. O nie, znowu ty! Znowu wy, skaczecie do mnie!
Nie podskakuj, synek, bo to się na ciebie źle skończy. Albo dla mnie w tym wypadku. Boże, dwa klejce zabijają mega dużo obrażeń. Zadają raczej, nie zabijają obrażeń, tylko zadają obrażenie. Nieważne. Ważne jest to, że dostaję wciny. O, za co? On już tak skręcił szybko? Niemożliwością to jest. O, jestem w dupie. Ja jestem w dupie. Aaaa! Będzie sekwica, ketica, ketica. A, shit, man. Nie, don't! Ooo. Okej, okay, kleju trzeba się bać w kupie. Wiadomo, jak zawsze. Ale wow. Oni dają nieźle w popę. Who the fuck? Okej. No, ostatnie rzeczy, które pominąłem wcześniej, bo miałem pełne życie, więc... Next fight? Okej, okay, dają mi chwilę na zregenerowanie się. Ooh, life, ik. Hello. Life sobie się przyda, aktywuję sobie life'a teraz. Zmienimy tego do kareta. O, cyk, life. Thank you very much. On się przydał i to bardzo. Zużyłem jednego, mogę na bossów poczekać, ale zużyłem teraz. To mi w sumie szkodzi. Tam coś jest fioletowego u góry, czy mi się zdawało? Nie, jest tam taka poświata, widzisz tu. Widziałem celownik, widziałem kropkę celownika. Jest taka fioletowa poświata tam, różowa. Mogę tu wejść, oh shit. Okej, okay, a co tu u góry jest w takim razie? Tu jest coś schowane przede mną. Tam. No. Tylko jak tam wejść? Interesting, a mogę to rozwalić? Nie, rozwaliłem drzewo prawie. Nieźle, okej. Okay. Tam jest coś, tylko ja mam pojęcie, jak tam wejść. Styl do wykonania, żeby tam wejść. No bo jak? Którędy? Przede wszystkim. Tylko, o! Tylko jaka jumpa bym spróbował, ale nie chcę tracić życia, nie? Krótko mówiąc, więc nie będę próbował. A wszedłem tutaj przed chwilą i już teraz nie mogę. Come on! Come on, man! Come on, Sam! O, there we go, okej, okay, muszę ze sprintem. Dobra. To jest dziwne, ale well, okej. Okay. Well, okej. Okay. Well, okej! Okay. Zagięcie czasu, tajny gadżet, ale zarazem sekret. Parkurowy, panie i panowie, nieźle. Zagięcie czasu, nie użyliśmy tego jeszcze. Jak to działa, bym się w sumie dowiedział. We wrogach nie ma miejsca, bo cóż, ta lista jest niemożliwe. Niemożliwe. Sprzęt za gięcie czasu. Ten starożytny syjański etofa generuje pole zakłócenia chromu. W tej bańce czasowej wszyscy wrogowie sobie pociski są spowolnieni. A, czyli muszę już postawić sobie bańkę? Wszyscy będą wolni wtedy. Interesting. O, hello Bill. Nie słyszałem cię długo. Słyszeliście to? That was study scary. Hej, dude. W ogóle przelazłem jakąś ścianą, o co chodzi? Co tu w ogóle to po ziemi robię, jakie parkury, mój Boże. Nie będę pewnie iść tędy. Oh shit. Czemu wiedziałem, że jak jest taki tunel? Oh, fuuuuj! Czemu jest taki tunel, to będą pajaki. Oczywiście są... O, nie mam amunicji, no pięknie, bym się wyrobił, gdybym tam był blisko nich. Ginąć wszystkie. O mój Boże, bo się przypomina drugi poziom w Siriusamie, gdzie właśnie było w ten sposób, co właśnie wam teraz pokazałem. Słyszeliście to? Idą? O! To duży, nie, ja się boję za bardzo, idę F3, bo po prostu nie. Nie F3, tylko trzecią osobę. Okej, okay. Fuj jak cholera. Nienawidzę pająków. Przepraszam, że tak gram teraz, ale nienawidzę pająków. I mamy jeszcze wejść tam, z nimi. Nie przeżyję tego. Nie chodzi o zdrowie, chodzi o moje... Oh shit, zdrowie psychiczne. Chodź stary, chodź. Bum! Raz. No, mogę zobaczyć też grę w trzeciej osobie, jak wygląda, że wygląda paskudnie. Ale well, to nie jest moja wina. Ja tylko nie robię. Co tu mamy? Autostrzelba? O, hello!
To jest dewastator. Siema Scrapjack. Chcesz dostać papę? To jest dewastator. Yes! Yes, bro! Dobra, dobranoc, pani i panowie. Starczy mi amunicji? Starczyło, dobrze. Devastator to jest najpiękniejsza broń na świecie. Widzieliście, jak strzela przed chwilą? Jak będziemy mieli więcej amunicji, pokażę wam jeszcze lepiej. A czemu to jest autostrzelba? No wiem, że to jest strzelba półautomatyczna. Dude, to jest Devastator. To się powinien nazywać Devastator. A się tak nie nazywa. Devastator. Alright. Żadnych pająków. No spider, hashtag no spiders. To chyba film nazwę. Hi guys. Czy ja mogę wam wysłać niespodziankę śmieszną? Ślicznie. O! I tak, bo jestem uwięzieni. Carter, Mikhail i kto chyba jeszcze jest w uwięzieniu. Co ja tu... A, właśnie, Devastator. O, 7 razy 10, strzał na sekundę 5, czas przeładowania 2. Fuck yes! Jeszcze Devastator przelatuje. Przelatuje przez przeciwników. Okej, pogramy chwilę na trzeciej osobie. Dlaczego nie? Biomechy. Nie widzą mnie, mogę ich pooglądać trochę. O, rany. Fajnie jest widzieć jeszcze kreatury, gdzie one po prostu sobie chodzą, no nie? To mi się wydaje, są ciekawymi stworzeniami bardzo. O, teraz mnie widzą już. I strzelają od razu, bez ostrzeżenia. Wstaje szczęście biomechy, no i gdy się zatrzymywały. I dopiero strzelały. Tutaj chodzą cały czas. Sas! Dobra, dobra, nas biomechy idzie. Wygląda jak wielka arena, więc ja jestem happy z tego powodu. Co jeszcze odkryłem, to wam za chwilę pokażę. Szybcie, o, top G. Nie ma pająków, no możemy grać. Z tyłu nikt nie leci chyba. Tylko klej leci. Klej się załatwi bardzo prosto. Sam? Dziękuję. A przeładowuję długo tą strzelbę, jak strzela tym granatem. Bardzo niedobrze. Sorry guys, ale... Ale nie jesteście tu mile widzieli, naprawdę. To jest ziemia. Ziemia. Nie Sirius. Ziemia. Co jest, zabiło go to? Okej, okay, I'm alive. I'm okay. I'm good. No problem at all. Ale mam amunicji. Ciekawie. Hello everyone. Wygląda jak pułapka na Siriusa. Ma wszystko amunicja, ale na co to jest klatka. Jak złapać Siriusa na poradnik przez kosmitów? jakie to strzały dla nas? Co my tu mamy? O! No Crow Team! Proszę was, naprawdę, no guys. Guys. Co ja mam powiedzieć, naprawdę? Co ja mam wspomnieć? Nie da się nic. Pancerzyk na nasze konto wjechał. Co my tu mamy? Amunicja do karabinu snajperskiego maksymalna. Okej. Okay. I ogólnie zauważyłem, że broń, którymi strzelamy, najczęściej pojawia się potem do ich amunicja. Potwierdziłem sobie to w mojej głowie. Czy coś tu mamy z boku gdzieś schowane? Zapewne tak, czy ja to widzę? Oczywiście, że nie. Także to by na przykład wygląda, byśmy mogli tutaj przejść, aby to rozwalić. Jedno z dwóch. Tu mamy jeszcze strzelby automatyczne i amunicję. Mamy full! Idę teraz wziąć, bo przeładowałem. O, jest maksymum, okej. Okay. Dobra, to teraz. Teraz możemy strzelać. Teraz tak. O! O! O, jakaś chyba walka była. Liczę na to. Czekam na to. To takie pustkie tych poziomach są. Te poziomy są tak strasznie. O, proszę bardzo, rakiety. Tak strasznie. Może nie tyle co zaniedbane, tylko po prostu puste. Niczym się nie wyróżnia żaden poziom jak na moje. Będę się nie wyróżniać, to byśmy nie robili zadań opcjonalnych. O, 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 upgrade'ik. O.
Okej, okay. Zwiększa dystans, gdzie ty możesz inicjować tak wręcz, albo trzymaj dwie sztuki broni dwuręcznej w każdej ręce. Czyli karabin na przykład. Albo dewastator, ohoho. To jest ataki wręcz na średnich wrogach. O proszę bardzo, zrujesz takich wrogów jak bykołaki czy knumowie. Tu można jeździć na knumach, panie i panowie. Zadaje większe obrażenia, gdy masz mało zdrowia, okej. Okay. Nie wiem, czy mnie interesuje ataki wręcz tak naprawdę. To jest coś, co bym chciał sobie zobaczyć później samemu sobie. Czy można używać obiektów jako broni do walki wręcz? O, czy na przykład znakiem można utrzymać, okej. Okay. Proszę się załamać na prędkości na trakcie celowania, okej. Okay. Ale ja bym chciał to. Testujemy to, testujemy to. Na, jeszcze przyjdzie, jeszcze pora. Ale nie. Ale nie. Czy ja mogę na przykład to? O mój Boże! Tak! Tak! O rany boskie, amunicja się jeszcze tutaj troszeczkę zmienia. A tak, bo do 82 idzie. Okej, okay, ma sens jak najbardziej. Czy mogę na przykład, nie wiem, strzelbę jeszcze raz dwie? O mój Boże! O mój Boże! Okej, okay, okej, okay. Będzie... Będzie ciekawie, będzie bardzo ciekawie teraz. O rany boskie, C4 mam dwa, oczywiście nie, no bez przesady. Mam dwa noże? Nieźle. Jakie ty co mam dwie? Nie, Genetic mam dwa? Nie. To jest będzie ciężka, to jest wszystko będzie ciężka, okej. Okay. Czy mogę z dwoma strzelbami chodzić? I am in. Jestem za i to masakrycznie bardzo. Dual wielding. Na propsie, panie i panowie, co my tu mamy? Zapniętą przestrzeń. Mówię taka jena. Miniatomówka. Miniatomówka, to brzmi jak atomówka. Ja tam idę. Czy to jest? Kto to jest? Bardzo mnie to ciekawi. Kim jesteś, człowieku, który na mnie czekasz tam? Sprawdźmy. Are you the one they call Sirius Sam? The one yes. And only. Oh, yeah. I am a very big fan. Can you sign my rifle? I collect the signature of rifle. The badass. Sure. I already have the signature of Massimo Murena and Rodriguez the Ram. The Ram? Really? Only one small problem. I left my rifle over there. Many enemies, very dangerous. Perhaps you, the great hero, can defeat them. Anything for a fan. Okej, okay, idziemy z naszymi strzelbami, musimy wyglądać potwornie. Sam Stone! Okej. Okay. Yes, Sirius Sam! No, I swear! Oh. No, no, I can't get him for mój you. Boże. He went to sign my rifle. What? Boże, jaki teraz kosimy! Open! Co to było? Czy on ma crash na Hellfire? Chyba tak. BOOM! BOOM! Mój Boże! Jestem mega pocieszony. Tak powinno być, tak powinna ta gra wyglądać. Tak jest, dokładnie w ten sposób. Jeszcze musimy karabiny podwójne przetestować, to będzie miazga. Okej, okay, chodź. To już nic jest za zagrożeniem, takim jak było, nie? Naprawdę. Skrabny nawet strzelić nie może, co się dzieje? No strzelaj, dawaj, zobaczymy jak ci pójdzie, brawo. Gratuluję, jesteś niesamowity. Wygląda skrabczaku? Wyglądasz paskudnie. Nie wiem, czy ktoś ci to mówił. Wyglądasz paskudnie, niestety. Ktoś ci to musiał powiedzieć. Ktoś musiał ci w końcu przemówić do twojego małego mózgu, że jesteś paskudny. Co my tutaj mamy? Kompletnie nic! A wygląda jak sekret! Jej! O, rany boskie. Muzyka w Sirius Sam zawsze była najlepsza. Tak samo w Sirius Ciekły, czyli Intro Speed. Nie można po prostu muzyki nie lubić, nie? Podpisujemy broń. Bo to proste. Ciekawe, czy PESA będzie się z tego wydostać. Enjoy the shooting. Yours sincerely, Kenny the Killer. Kenny the Killer.
charakterystyczny ruch. No okej. Mamy to zrobione. Z tyłu tutaj nic nie widzę. Do zrobienia dla nas. Kolejny obóz mamy. I mamy tutaj chyba jakiś gadżet. Czy jest to nasza... Nie widzę, co to jest nawet. Miniatomówka. To jest broń czy gadżet? Pocisk ziemia-ziemia z potężną głowicą wybuchową. Początkowo miał razić dużych obcych we wstępnych etapach wojny, ale okazał się być już wydajny podczas niszczenia całej grupy przeciwników. Obsługuje system namierzenia holograficznego zgodnie z Netflixą. Okej, okay, well. Let's see this. Activate gadget. Dobrze, że przychodzą w małych paczkach. Okej, okay, spoko. Mamy takie coś. Całkiem spoko. Ile to mamy pancerza w ogóle i wszystkiego w tym obozie? Oh god. O god, życia byśmy potrzebowali. Tu jest wszystko. On jest tak wyposażony i gościu stać na tym kontrolę? Really? Do wszystkiego mam max amunicji, oprócz C4. Fucking hell, man. Okej. Okay. Dobra, mamy tą miniatomówkę. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Ja tam widzę sekret. Nie mów tak sam. No właśnie, o tutaj jest coś. Zabij to. Aaaa! Ja, to jest sekret. Tam musiało coś być, nie? Po prostu. Dobra, jest siebie załek. To jest dużo miejsca do tyłu, żeby się wycofywać. Ja sam wykorzystaj to. Czemu chcą, żeby po prostu tutaj już to miniatomówkę? Byk jeszcze gdzieś z boku chyba, albo się mylę. Tak, nie mylę się. Wyklęż, ja muszę tu się ewakuować, fuck! Kolejny byk! Aaaa! Shit! Kolejny! Jestem w dupie, to fest! Dobra, leży jeden. Nie wiem, którego strzeliłem już, a którego nie. Jebinek tu przychodzi! Dobra, leży. Leży. O, piomek czerwony jeszcze, no to tu było niebezpiecznie, tylko że... Ale to było niebezpiecznie po tym, jak tu przyszedłem już, a nie jak tu szedłem, więc mógł tu przejść, ale nie wrócił. Coś mi tu śmierdziało już, coś mi tu jest, świty jak cholera. Jeszcze ci... Nie, ja umrę tu. Bo wiecie co? Wiecie, co wam powiem? Czekaj, się zatrzyma. Tak, wiecie, co ja wam powiem? Lecimy z tym. I co mi to dało? Uff, dupę. Nie wiem, co to daje, ale wszystko umiera dookoła, więc ja jestem happy. Tak, walna atomówka. Holy shit, okej. Okej, wyczyściło to wszystkich. Całkiem fajna broń, tylko że już jej nie mam niestety. No ale musiałem tego użyć, najwidoczniej gra dała mi tej przeciwniku, żebym sobie nie poradził, więc... Przynajmniej zobaczyliśmy, jak to działa. Okej, okay. Mamy sekrety, mamy cofnięcie czasu. Mamy nasze gadżetory. Na przykład hologram dostaliśmy. Całkiem spoko sprawa. O, oh, shit, tu są jeszcze ludzie, dobra. Przestujmy nasz podwójny karabin. A taką odległość nie jest najlepszy, trzeba przyznać. Okej. Okay. I jeszcze ciebie. I mamy spokój. Amunicję, życie, które tutaj wisi w powietrzu. Całkiem okej. Okay. Rakiety, jakie to mam max. Nie zauważyłem przed chwilą, jak podnosiłem rakiety te, że mam ich max, także I'm up, I apologize. Mamy full, ale tu nie podchodzę, tu będzie kolejna walka, już przekleja. I drona widzę nawet. Jesteś w dronie. Drony. Katają, okej. Okay. Dobra, nie będziemy się pieścić. Jak mamy podwójne te, to lecimy. No chodźcie. Czy z tyłu ktoś jest? Nie, to mi się zdawało niestety tylko. Gdzie kto tutaj? Okej. Okay. Kiedy klejem będę mógł zrobić coś wręcz? Bo wiem, że w trójce można było. Co ciekaw, czemu potem te wszystkie umiejętności stracił w dalszych częściach, no nie? Ale dziwnie. Ajajajaj. Guys, calm down. Jesus Christ. Wiem, że lepiej by było z karabinu bliski stojąć, ale... Chyba, i tak by się kończyła amunicja, i tak muszę z karabinu użyć.
Ale amunicja schodzi szybko. Dobra, panie. Wezmę sobie jeden, bo i tak nie trafiam dwoma, więc wezmę jeden, to się nic nie stanie. Okej. Co się tu jeszcze dzieje? Tak, przekleja gdzieś chyba jeszcze, ale też nie jestem pewny. Chociaż nie, to chyba trzeba tych zdjąć, jest luz. Okej, okej i... chodź tu, dobrze. To tyle? Tak, wydaje się, że tyle. Nie jest tu łatwo wrócić. Ale dajemy radę. Tak, tu był ten koleś, już go nie ma. Spoko. Kontynuujemy naszą podróż z Sirusem przez ruiny i idziemy na... coś tu wygląda jak arena, tak typowo. Oh shit. Nie, przecież jestem gotowy na to. Jestem, mam dewastator. Tak, to jest zdecydowanie arena. W ogóle nie ma żadnych pytań, jakikolwiek. Już się muzyka zmieniła. No schodzę, no co mam zrobić? Wiem, że dostanę w pierdol, ale no schodzę. Granaty max. Cóż mam począć, no? Bierzemy amunicję i staramy się przetrwać. Czy tu faktycznie nic nie będzie? Naprawdę. Taki otwarty teren, rzeczy na środku i tu nie ma nic. Okej. Oh, come on! No dobra, już. Let's dance. Już się przestraszyłem, ale jednak gra mnie nie zawiodła. No dobra. Mamy tych... Tylko tak Spartanie, którzy idą na walkę. Dobra, powalczmy zatem. Biomech idą ze środka. No i to wygląda jak walka faktycznie. Przypomina mi się jeden poziom, teraz nie powiem nazwy, ale też był taki korytarz po prostu prosty i my byliśmy w jednej stronie, a nie po drugiej stronie musieliśmy się przebić. Nie był to ostatni poziom w tej grze? Ale był taki jeden moment. Nie wiem, czy to było któryś stać, co? Nie jestem w stanie powiedzieć. Niestety, przebijamy się pomału. Przez ich wszystkich tutaj. Będzie magazynek ostatnio widziałem podwójnie. Bo teraz jest to podwójnie. Chyba nie mogę przybliżać, to jest problem, nie? Muszę się ruszyć, muszę się ruszyć. A nie, oni ich zabijają. O, to spoko. Okej, biomechy teraz są na celowniku naszym. Do nas. Coś tu na lewo jest? Nie, coś tu wybuchło, czy oni to rozwalają? A, jest Krabczak, okej. Nie widziałem, jest dwóch nawet, oh shit. I trzech pewnie będzie z prawej strony? Nie. Tylko tu. Ty jeszcze żyjesz? Okej, co mogę zrobić w taki sposób na przykład? Uderzyłem wieloma rakietami, nie wiem co poleciało gdzie, tak naprawdę. Ale ten Skrabczaków jest masa, trzeba to zrobić teraz. Trochę tego. Au, shit, teraz to umrę. Mam życie na środku, więc nie powinien się przejmować aż tak bardzo. No ale się przejmuję. Nie, oni padli chyba tak. Ten padł. Ten też powinien paść. Padł właśnie, okej. Okay. Tam jeszcze jest Skrabczak i kupuję sobie życie za chwilkę. Nie ma życia w sumie, on ma full życia, okej. Okay. Trafiam mu głów, to jest dziwne, mam cały czas system jest celownik. Jeszcze woda arachnoid. Biomechanoid, przepraszam. Jeżeli się pomyliłem wcześniej, to przepraszam, bo Skrabczak leży. Pewnie w rakietę wlazłem, ale to jest szczegół. A teraz bierze, czy mogę to potrzebne i to fest. Co, chcesz się bić? Masz ochotę? Masz ochotę się bić? Nie wydaje mi się. Już, dziękuję. Nie było aż tak ciężko, jak się wydawało, że będzie. Hej, idziemy dalej. Super, coś tu jeszcze jest? Czy muzyka cały czas gra? No tam ogóle coś widzę, ja się muszę tam wrócić. Niech ktoś tutaj ewidentnie jeszcze jest. No idea, gdzie? Nie ma tutaj nic ogólnie, nawet nie mogę wejść, więc... O kurde, na boki też nie mogę wejść, nie mógłbym się schować. Lewej, ale muzyka gra cały czas, więc ktoś musi gdzieś być. Interesting. Nie ma, zabiłem wszystkich chyba, nie? Okej, słuchajcie, ja nie widzę nikogo. Więc... idę dalej. Chętnie bym go zabił, ale go nie widzę.
Tu jest schowana amunicja do karabinu szumowego, bardzo przyjemnie. Granaty akurat nie wykorzystaliśmy, nie wykorzystaliśmy żadnych. Tam coś idzie szalonego. Okej, okay, krzanie radio w takim razie. O, czy... O, dobra, wiem kto tu jest już. To tu nawet idzie do mnie. Can you go away? Go away, guys. To podwójne jest fajne, tylko że problem jest z tym taki, że się szybka amunicja kończy. No to powinien być znany problem, nie? Okej, co ja mogę zdziałać? W sensie przeciwko tym wszystkim dziadostwom, które do mnie lecą aktualnie. Okej, postrzelam sobie w takim razie. Au, 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 shit. Nie mogę stać w miejscu, nie? To się źle skończy dla mnie. A jeden pan... Nie, oni są tak przyrąbani, że to jest jakaś tragedia, nie? Tu są jeszcze typy. Zdychaj. Ale te was to zrobili gorszy znacznie niż był w starych częściach. To trzeba przyznać, to trzeba powiedzieć, nie? Zdychać! Te tarcze wam padły, gnoje wierne. Okej, okay, tu jest życie, muszę je zabrać. O, nie przeżyję tego! Chyba się wydzę po HP. Chyba się wydzę po HP. Wiem, że mam life, ale boję się wycić i zachować sobie life'a, prawda? Tak, jest życie, dobrze. Szybko skaczemy. Okej, okay, 75, wow. Nie wiem, czy są tutaj takie rzeczy jak, nie wiem, banterz plus 200, czy życie plus 200, jak w starych grach. Tego nie wiem, trzeba by to było zweryfikować. Okej, okay, tu przyszli, świetnie. O, jednak tutaj ty padasz. No okej, okay, spoko. Gdzie jesteś, obaczku? Mój cel jest niesamowity, wiem. Oj ci kolego. Kto by tu strzelał z tyłu? Jakim prawem w ogóle? I plecy robisz. Walce mężczyzna. Twarzą w twarz. Fajny dron. Ten komunikacyjny. Leży, okej. Okay. Jest i koloseum. To było na miniaturce poziomu. Tu musimy się dostać. Co nas czeka jeszcze po drodze? Jeżeli w ogóle cokolwiek. Pewnie tak, bo muzyka gra cały czas. Tędy możemy gdzieś iść. Co jest ciekawe. Co my tu mamy w ogóle na końcu tego korytarza? A mój co swojo? Pancerz też. Czy będzie zasadzka? Nie. A jednak. A jednak jest. Okej, okay, no tylu was nie ogarnę, więc guys, musicie mi dać na chwilę spokój trochę. Co to było w ogóle? Oh shit! Dobra, tłukę was po kolei. Czemu nie patrz z tego? Jestem bardzo ciekaw. Czemu moją rakietę ominął właśnie? Co za cwaniura. Już wszyscy? Dziękuję bardzo. Miło było was poznać. Mogę ten pomnik rozwalić? I can? Okej. Okay. Nie wiem, po co miałbym go rozwalać, ale mogę. To jest ważny detal. The Colosseum, where thousands of souls suffered under the scorching Roman sun. Well, at least we don't have tourism anymore. No, dokładnie. This is Bill Corwin, bringing you... Lucas pamięta. Okej, okay, czy jakieś wywiady przeprowadza? Nie wiem, w ogóle nie followuję. Może to jest ważne dla historii. Potem sobie to wszystko przesłucham i zobaczę co i jak. Aktualnie mam od niego powalone. Nie interesuje mnie kogoś totalnie. Może to źle, bo oni się, wiecie, posrali Crow Team, żeby zrobić postać jakąś. A ja to olewam, no ale... Słuchajcie. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Pstyk. Idziemy do koloseum. Czy to będzie koniec poziomu? Czy nas tam coś czeka? Dowiemy się dosłownie za kilka kroków. Tam ma amunicję. Teraz zostawia i pancerz, potem jeszcze był. Okej, okay, no, guys. Oh boy. To będzie walka z bossem, musi być. Jak nie, to będę zawiedziony. Well, well, well. A Ryman, kto tu jest? The mighty hero has reached the grand arena to fight before the ruler of the land.
Most appropriate, don't you think? A dramatic setting for the hero's final confrontation with reality. Is that what you call my fist meeting your face? You see, that attitude is what makes conquering your planet so amusing. Your unwavering belief in the triumph of the underdog. I want to see that confidence break. You done talking, jackass? No, I'm only just getting started. No, wygląda jak jedna postać z Bajwela. Nie pamiętam, jak się nazywał. Tem, przydupa Stanosa. A, właśnie miałem mówić, że Ironman mi się kojarzy z zaślubioną Ironmanowi. I was right, apparently. No może paść w końcu, bo to trochę nie okej, mi się to wydaje. Padło, okej. Okay. Żeby nie było kolejnej. Tak za szybko, bo muszę się skupić na wszystkim dookoła. Okej, walka z Koloseum. Spróbujmy się zatem. Spróbujmy się. Upadł? Nie dostał nawet, what? Okej, ja pozwolę sobie te włączyć i przeciął. Mam nóż. Dobra odpowiedź. Mam jeszcze nóż, który jest niesamowicie mocny, jak w każdej Siriusawie. Dobra, dobra, panowie. Jakby co się stanie, te pociski mi się zwieskią do środka areny. Mógłbyś to przemyśleć, nie? No ale co ja ci będę mówił? Jesteś na tyle niekompetentny, no to wiesz. Będzie easy win dla mnie. Jak nie będzie easy walka. To już nie jest easy walka. Okej, klej padł, dobrze. Mówiłem? Nie ma. Ja się nie poddam tak łatwo. O, byki biegają dookoła. Czy to jest nawiązanie do tej? Do Wielkiej Piramidy? W Wielkiej Piramidzie był moment, w którym mieliśmy dużo przeciwników, oczywiście. Byliśmy zaklęci w piramidzie i dookoła nas, panie i panowie, właśnie biegały byki. I nas nie atakowały na początku. Muszę się pobawić znowu. Help! Ja tego nie zrobię. To jest się bija z celem. Się najzwyczajniej mija z celem niestety. Te byki nie biegają jeszcze do mnie, nie biegają jeszcze do mnie. Okej, to sobie nie biegajcie do mnie, bardzo dobrze robicie. Te byki się ciebie nie słuchają, bo mają mnie kompletnie w dupie, więc... Ja tylko chcę powiedzieć, że trochę ci to nie wyszło, stary. Przecież by tam nie było, żebym ci sprzedał kulkę w głowę. Wtedy, żeby to nie zjadało. Tak, oni atakują tylko Geiza, atakują na ich drodze, więc... Big zero. Pancerz, amunicja do dewastatora, tutaj sobie leży pięknie. Te skoki. O, knum! Ciet. To trochę gorzej. Ale dewastator to jest piękna bejna knumów. Prześliczna. Patrzcie na to! No i knum leży. Na was nie będę nawet tylko malować. Jest amunicja na środku, ale może mi ta amunicja się skończyć. Kolejny knum? Tak, dobra, ja na się go olewam. I tak mówię, knumy nie są aż tak niebezpieczne w tej części, jak były w starych. Więc go na razie olewam po prostu. Ale jeżeli by to było już blisko, to go olać nie mogę niestety. Shit, jak tu jest. Lepiej tłuką. Tym jest blisko? Nie, to dobrze. A wszystko inne jest blisko. Okej, okay, dobra, uwaga, robimy akcję. Bum! 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 Okej. Okay. Akcja... Nie wbiegajcie we mnie! Nie wbiegajcie we mnie! Nie wbiegajcie we mnie! Please! Okej. Okay. Świetnie. Oh shit! Okej, okay, nieźle. Nieźle. To jest lepiej niż myślałem, że będzie.
Okej. Zapraszam, panie Knomie. Zapraszam. Leży. Tyle. Chyba. You're beginning to bore me. Let me summarize your final lesson, Sam. There is a hierarchy to the universe. People like you will always be down there. People like me will always be up here. And the only escape you have is death. Goodbye, Sam. Nobody will remember you. Ja pamiętam. Przez całe moje życie. Headcrab. Looks like Ackerman ordered the lobster, and I'm gonna have to pick up the tab. Okej. Woohoo! Jak ty atakujesz w ogóle mnie? O mój Boże, oh shit! Okej, ja tu umrę, ale nie chcę umrzeć na bosie! What a craptivating location for a big battle. No tak, i oczywiście pająki, no bo czemu by nie? Atakowało was tutaj faktycznie. Dobra, ja w ogóle będę robił tak. Stop being so shellfish and die already. Shellfish. Stop being so shellfish. Ja w ogóle mogłem cokolwiek zrobić. Tak, dewastator jako sieka. Oooo, panie. Czy was to jest zjanie, czy nie? Okej. Jest walka z bossem, nareszcie. Zapieżny krab. Okej, okay, te pająki kompletnie mi nic nie robią, więc to na pana w niego. Ile damy radę? Dobra, panowie, wiecie co, ja mogę zrobić wam tak. I wy już padniecie od razu, więc to... Wiecie... Sibija stelem! Okej, dude, zaczynasz mi denerwować, nie? Naprawdę. Boże, przez te one-liners strzelać. Ale piękne te one-liners strzelać, trzeba mu przyznać. Sam jest bogiem w tym tak czy siak, więc... Co to? Rój bagienny. No trochę mi się umarło. Nie zauważyłem tych czerwonych. Nie zauważyłem, że w ogóle uderzę. I walka od nowa, are you fucking serious? Okej. Okay. O Boże, Sam, przestań! Za dużo! Za dużo! Trzeba atakować. Nie, Sam, nie zrobiłeś tego! Czy to był żart o mackach? Nie, nie mógł być. Nie mógł być. Ja wiem, że to nie był żart o mackach. Powiedz Sam, że to nie był żart o mackach. Błagam, powiedz, że to nie był żart o mackach. Ok, więcej pająków jeszcze nadchodzi. A czy mogę go załatwić tak fest? To dolatuje w sumie. Ok. O shit, od czego ja tak dostałem? Not sure, ale... O shit, nie. Okej, okay. czy ja uderzam w ziemię? Tak, uderzam w ziemię, fuck! To zadaje tyle obrażeń, to jest masakra. Okay, let's try this! Ej, to jest bullshit! To jest bullshit! Że dwa strzały i ja ginę! To jest bullshit! Dobra, nie wypluło się. Jakiś plus. Okej, znowu to. Na bok. Czy mam go zaatakować? Nie wiem, co dolecić na czas do niego. Dostaje tym? Dostaje. Nie wiem, czy padnie od tego. Padł? Tak! Udało się. Co za paskudztwo. That's why a crustacean is like a... Damn it, Rodriguez, you interrupted my one-liner. Sorry, boss. You want me to go back down and come back up again? No, the moment's passed. What are you doing down there anyhow? Been down here like half an hour. I think the others are that way. What happened to you? Ah, you know, same old crab. Boże, okej. Okay. Nie bawicie to? Idealny achievement. 64,5 miliona punktów ponad. Wow. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Kolejny poziom się nazywa. I to był poziom, moi drodzy, mojej trójte salutant. Nie wiem, tajemnie, co to znaczy. Może będziecie mieli tutaj na ekranie napisane, może nie, jeżeli nie zapomnę, raczej nie zapomnę, tak żeby będziecie mieli tutaj tekst teraz.
Tempo się był strasznie fajny i w końcu, po 50 tysiącach lat, mieliśmy w końcu walkę z bossem, która była ciekawa, trzeba było faktycznie kilka razy do niej podejść i pomyśleć co i jak. Dlatego jestem mega szczęśliwy. Dwa sekrety na 13 znaleźliśmy, zapisaliśmy razy 5? Ciekawe to jest bardzo, okej. Okay. Szacowany czas gry 25 minut, grałem 42? 25 minut szacowany czas gry? Co? No, trzeba speedrunować cały ten poziom, chociaż w sumie ten poziom był krótki, tylko ja się trochę opieniczałem, no nieważne. To był kolejny poziom, mam nadzieję, że wam się podobało. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za wsparcie, jeśli chodzi o tą serię. Dziękuję za komentarze, dziękuję za łapki w górę, dziękuję za subskrypcje, które przybyły, dziękuję za wyświetlenia, dziękuję za wszystko. I mam nadzieję, że będziemy lecieć dalej. I uwielbiam nagrywać na YouTube. Nagrywam na YouTube od 8 lat, prawie w tym roku będzie w grudniu 8 lat. Więc mam trochę stażu. Trochę widziałem, jeśli chodzi ogólnie o cały YouTube. Także cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie i zapraszam was na kolejny odcinek z Gry Series 4. Trzymajcie się, pa pa!